Aspekt czasowników czas przeszły. Verb aspect in the past tense. 4. Historia babki. Martin teraz mieszka i pracuje w Gdańsku. Jego polska babcia urodziła się w tym mieście przed wojną, potem wyemigrowała do Niemiec, a następnie przeprowadziła się do Francji. Martin studiował w Gdańsku i tam poznał Marzenę. Teraz są małżeństwem i razem zdecydowali, że będą mieszkać w Polsce. Martin pisze doktorat na Uniwersytecie Gdańskim. Pewnego razu Martin i Marzena zaprosili znajomych na kolację. Zadzwonili do Marka, Kasi, Tomka i swoich znajomych z czasów studiów. Olgi z Kijowa, Fabia z Neapolu, Svetle z Warny i Lukasa z Austrii. Dzwonili też do innych, ale nie wszyscy mogli być. Każdy coś kupił na kolację. Marek swoje ulubione włoskie przekąski. Kasia wybrała kwiaty dla Marzeny. Tomek znalazł w sklepie ulubioną whisky dobrej marki. Olga zrobiła ukraińską sałatkę, a Swetla zawsze kupuje wina bułgarskie, więc tym razem także zamówiła kilka butelek. Fabio natomiast przyniósł babkę. Marzena bardzo się zdziwiła, gdy zobaczyła babkę z rumem i zapytała: "Skąd ten pomysł? I skąd znasz ten polski deser?" Wiem, że ty jesteś równą babką. Martin zawsze mówi, że ma polską babkę. A Olga powiedziała o swojej szefowej, że jest jak baba Jaga. Zażartował Fabio. Wy wszyscy lubicie babę i babki, a ja najbardziej tęsknię za ulubionym neapolitańskim deserem, który nazywa się baba. To najsmaczniejszy neapolitański deser. Neapolitański? Zdziwił się Martin. To nie wiesz, że to polski deser, który Włosi wzięli od Francuzów, a Francuzi od Polaków? Babka Wielkanocna była symbolem polskiego Wielkanocnego Stołu. Francuski król Ludwik XV ożenił się z Marią Leszczyńską. Jej ojciec, król Polski Stanisław, jakiś czas mieszkał w Lotaryngi. Kucharz podał mu austriacki deser kugelhupf, ale był on za suchy, dlatego dodał do niego rum. Król Stanisław bardzo lubił historię o Alibabie, dlatego nazwał deser baba. Potem cukiernik, Nicolas Storer, otworzył sklep w Paryżu i sprzedawał w nim baby z rumem, które Francuzi bardzo polubili. W XIX wieku włoski kucharz Marii Ludwiki zanotował przepis na babkę po włosku z rumem i dlatego macie teraz wasz ulubiony neapolitański deser. Fabio bardzo się zdziwił, ale też bardzo spodobała mu się ta historia. Obiecał, że po powrocie do Neapolu opowie o tym swoim przyjaciołom.